Kłamstwa animowców za szybko się rozprzestrzeniają, czas aby świat poznał prawdę o tych oszustach. Na początek chciałbym wam pokazać, że rzekome nagrania z Mandżurii są fejkiem. Jak wszyscy wiemy Roki ma tatuaże na obu ramionach, jednak ta podróbka animowców ma tylko pełen tatuaż z lewej a po prawej tylko stary tatuaż Roka. Przypominam, że Rocky zrobił ten tatuaż w 2017. Jak wszyscy wiemy po zamachu animowców na nasz sojusz wypowiedzieliśmy im wojnę, ale to oni pokazują się teraz w roli ofiary i jako ostatni bastion wolności. Zobaczmy jacy niewinni oni są naprawdę. Na początek było niewinnie, spamowali nam grupę gifami anime potem było tylko jeszcze gorzej, chcieli stworzyć fembojową tyranię i zaczęli się wywyższać, próbowali zmuszać innych do zostania fembojem, a na koniec chcieli wyrzucić naszego sojusznika za wyjaśnione błędy z przeszłości, no ja pierdolę i kto tutaj jest tyranem. Nieważne ile dowodów bym pokazał, to i tak znajdą się tacy, co powiedzą, że to manipulacja, jednak spójrzmy, kto tak naprawdę jest ekspertem od manipulacji. Niby teraz oni pokazują się na takich miłośników braci, ale zobaczcie, jaka jest prawda. Po ogłoszeniu krasnego paktu spadła na nas duża fala krytyki, że jak możemy współpracować z tyranem i że staliśmy się tym z czym walczyliśmy, ale przypominam, że to animowcy zmusili nas do takich ruchów, a poza tym alianci też współpracowali ze Stalinem, a tak w ogóle to jak to było z tym paktem Ohio-Sosnowiec. Porwalko 10 tysięcy oskarżacie nas o współpracę z tyranem, a sami do tego dążyliście, żeby nam wbić w plecy. Chciałbym też tylko przypomnieć, że pakt z tyranem jest tylko tymczasowy, aż nie pokonamy animowców. Na koniec chciałbym sprostować małe kłamstwo w Werka, że niby on nie jest animowcem. Domość dla ludzi, którzy myślą, że jestem animowcem, tak mam na myśli ciebie Kałach. Ja nim nie jestem, po prostu nie mogę bezczynnie... <gry> Tak poza tym, to fajniej muzyki słuchasz taka jakaś komunistyczna porwalko. Jeśli obejrzeliście cały film, zostawcie komentarz Imperium nie gryzie Imperium daje tlen.